W tym tygodniu obejrzymy kolejny sezon Daredevila. Zagramy też w World War 3. Ja jestem Chawek. Ja jestem Berdol. Ruszamy z premierami tygodnia. W tym tygodniu zdecydowanie najciekawsze premiery będą miały miejsce w piątek. Tak jest, bo już w piątek zagramy w Early Access najważniejszej chyba polskiej gry, albo jednej z najważniejszych polskich gier tego roku, czyli World War 3. Najnowsza strzelanka studia Farm 51 ma konkurować w zamyśle przynajmniej z takimi seriami jak chociażby Battlefield. Gra przenosi nas do konfliktu w niedalekiej przyszłości między wojskami NATO a Rosją. Oczywiście gracze będą mogli zwiedzać wiele ciekawych map, w tym chociażby naszą własną stolicę Warszawę. Do tego dochodzi bardzo ciekawy system kustomizacji i naprawdę interesująco wyglądające gameplay. Zagramy w piątek. Jeżeli nie interesują Was klimaty III wojny światowej, to również w piątek będziecie mogli zagrać w kolejną odsłonę bijatyki od Bandai Namco, czyli w Soul Calibur 6. O ile Soul Calibura na pewno znacie, w bijatyki gracie, to ten Soul Calibur będzie wyjątkowy z tego względu, że zobaczymy tam kogo? Geralta! Tak jest, Geralt z Rivii pojawi się w najnowszym Soul Calibur. Jeśli macie problemy z tym, żeby uwierzyć w to, że człowiek naprawdę wylądował na Księżycu, to w piątek będziecie mogli pójść do kina na film pod tytułem Pierwszy Człowiek. Będzie to film biograficzny opowiadający historię Neila Armstronga, czyli pierwszego człowieka na Księżycu. Za reżyserię odpowiada tutaj Damien Chazelle, czyli twórca takich filmów jak Whiplash czy chociażby La La Land nagrodzony Oscarami. W rolach głównych Ryan Gosling i Claire Foy. Here we go! Six. 5, 4, 3, 2. Do you question whether the program's worth the cost in money and in lives? You're down here and you look up and you don't think about it too much, but space exploration changes your perception. Przenosimy się na chwilę do uniwersum Marvela, bo oto na Netflixa wchodzi trzeci sezon bardzo wysoko ocenianego serialu pod tytułem Daredevil. Daredevil po wydarzeniach z serialu The Defenders musi się na nowo odnaleźć w panującej rzeczywistości, a dodatkowo pojawia nam się tutaj znana postać, czyli Wilson Fisk, czyli Kingpin, powraca z więzienia, no i znowu chce zajść za skórę naszemu głównemu bohaterowi. Zobaczymy, jak cała historia się potoczy. Na pewno wiemy, że wróci tutaj jeszcze jedna postać znana z komiksów, czyli Bullseye. Jak to wszystko będzie wyglądało, dowiemy się już w piątek. Because I've tried to make this city a better place. I will tell the world who you really are. Someone who's now showing his true colors. Sometimes you have to hurt one person for the greater good. Jeśli słyszeliście o głośnej sprawie Tomasza Komendy, czyli człowieka, który został niesłusznie skazany na karę wieloletniego więzienia za gwałt i morderstwa, którego nie popełnił, to serial Making the Murderer opowiada bardzo, bardzo zbliżoną historię. Tym razem jednak przenosimy się na grunt amerykański, bo tam właśnie Steven Avery został skazany dokładnie za to samo, za gwałt i za morderstwo. Również przesiedział 18 lat w więzieniu i jak się potem okazało, był niewinny. Tutaj jednak twist był taki, że po kolejnym roku trafił do więzienia ponownie i tym razem został skazany na dożywocie, a historia tak jakby w pierwszym sezonie nie zakończyła się. Nie dowiedzieliśmy się, czy faktycznie był winny, czy nie. Teraz, w najbliższy piątek, wraca drugi sezon, a więc dowiemy się, czy sprawa dobiegła do końca. Oczywiście serial będzie dostępny na Netflixie. Never left the property, but the last call pings off a cell phone tower miles away from the Avery property. 70-80% of people who are murdered by someone they know. Each of those individuals have to be looked at as suspects. There's a lot based on that bullet. This is critical. W niedzielę na Kanal Plus swoją premierę będzie miał pierwszy odcinek polskiego serialu szpiegowskiego Nielegalni. I o tym serialu można powiedzieć troszkę więcej, bo został stworzony na podstawie książki Nielegalni o tym samym tytule autorstwa Wincenta Sewerskiego, czyli człowieka, który do niedawno był pułkownikiem polskiego wywiadu. W rolach głównych w Nielegalnych zobaczymy m.in. Andrzeja Seweryna,
Grzegorza Damięckiego i Agnieszkę Grochowską. Przypuszczasz, czy masz pewność? Gdzie ta warta twoja mać? Должен был завершить сделку. Only a few people come close enough to notice the details that reveal the truth. Archiwum generała Aktymowicza. Czyli jak widzicie, w tym tygodniu premier nie zabraknie. Szkoda, że wszystkie, czy właściwie niemal wszystkie, koncentrują się na piątku. No ale cóż, byle do weekendu. A my oczywiście przypominamy o tym, żebyście wpadali na naszą stronę jarok.pl, gdzie znajdziecie więcej newsów i oczywiście więcej informacji o samych grach. Jeszcze tylko podkreślę o zakładce Patronite, gdzie można sobie zerknąć, zobaczyć, co ciekawego nasi ulubieni streamerzy mają dla Was przygotowane. Do zobaczenia za tydzień. Cześć! Cześć.